A ja jakoś tak nie narzekam na te tarasy, proszę ciebie. Tam w tym Carrefourku te ceny są jeszcze tańsze jak gdzie indziej. Aż dziwne. No, w tych Carrefourkach jest różnie. Ja to na wszędzie chodzę. I tam, na Ochocie, w tej Reducie mam chody. Proszę, wszędzie mam chody. Nawet w tarasach mam chody. W Realu mam tu chody, wszędzie mam chody. Ale nie lubię tego burdelu tam na na Wileńskiej, wiesz? Chociaż tam oni mają najlepsze bułki, bo najtańsze i największe. I takie chrupiące. Ale gdzie ja tam będę jechać, jak tam potem trzeba iść, potem do tego i tu ciemno, tu metro budują. I tam, chociaż to 509 jest tam, no nie powiem, przy tej szkole, jaka to jest ulica Jagiellońska. No, ja tą szkołę znam, przecież mi się tam, nawet ty nie wiesz, wygłaszało wykład ślubny w tej szkole, w sali gimnastycznej. Cała szkoła mnie słuchała. Wykład biblijny Robercie Karwowski z Krysią. I taki wykład biblijny to po pierwsze, po drugie mi się prowadziło cały chór, dyrygowało i na ślubie, na weselu był koncert życzeń. Bracia mówili, jaką pieśń chór będzie śpiewał, no i chór stawał na wysokości zadania, jedną pieśń z 225 pieśni ze śpiewnika. No i tam jest 50, to chyba żeśmy zaśpiewali. Jedna na cztery głosy, druga na unisono i tego. To piękne, szkoda, żebyśmy tego nie ponagrywali, bo to jeszcze nie były te komórki wtedy, wiesz, jakoś tak w użyciu. Może niektórzy tam mieli, wchodzili, wiesz, ale ja to lubię, jak jest, ja to nie lubię tak lecieć pazernie, to się, jakby ze wsi był, jakby nie widział teraz w tej Polsce, w te komórki się wpatrują, jakby tej komórki nie widzieli. Ja mówię, w Ameryce to już mają, ludzi obserwują na komórkach. Czego wy tak w te komórki się wpatrujecie? I nie wolno do ucha przykładać za bardzo tej komórki, bo na raka mózgu. Mareczek, słuchaj, Roszkowski, to jakieś druty zakłada w te uszy, znaczy słuchawki, wiesz, i komórkę odsuwa od mózgu. Ja mówię, zobacz, zobacz, jaki idiota. Się boi, że tego raka dostanie. No wie, nie dość, że masz już na dupie, to jeszcze na mózgu możesz dostać. No bo jaki jest organizm wrażliwy, wiesz, może to po rodzinie, może po tym. Ja mówię, słuchaj, Mareczku, już i tak wojna, twoje ruskie Pershinga puszczą, nakierowany przez te twoje handlary z Moskwy, Tak, są dyrektorki. takie, ale jeszcze trzeba było mu powiedzieć, że czytam taki artykuł, że one mordują też personel, bo tam są takie supermarkety w Moskwie, gdzie one nie wypłacają pensji tym zatrudnionym, nawet Rosjankom, czy nawet Kazachkom, czy Gruzinkom, co No. do Moskwy przyjeżdżają do pracy, a jak ona się opiera, to tych rekieterów sprowadzają i mordują taką Tak. kasjerczynię. No to są po prostu morderczynie i przekupki. Powiedz, żeby w ogóle skasował Ale zobacz, u to nas mogą jak być ktoś cztery kogoś kasy czy tam. zabije, czy pół zabije, to zawsze Ale to dojdą. idiota, bo on ma Dochodzą. do czynienia ze środowiskiem przestępczym. On nie wie o tym, że supermarket w Moskwie, jeżeli ktoś ma, to znaczy, że jest odnoga tak zwanej mafii, No. czyli jego mężem tej kurwy jest jakiś morderca po prostu były, no, który No, zamordował wiele ludzi. bo skąd ona ma to No właśnie, no stanowisko? bo przecież tam mają dość się na morderstwa Skąd ona ma to stanowisko akurat. dyrektorki No bo supermarketu? jej mąż wymordował jakiś, powiedzmy, ludzi, którzy mieli pieniądze, no i dlatego ona taka bogata jest obecnie. No. Bo tam nie było tego, że tam ktoś się na pracy w Rosji Tak. teraz zgadza. Tak. A ponieważ on jest chory umysłowo, nie ma krytycyzmu żadnego, bo on jest ciężko chory umysłowo, to nie ma nawet, a jest to nie zna rosyjskiego przy okazji dokładnie, nie widzi pewnych niuansów. Dogada się, dogada się. Dobra, ale niuansów nie widzi, widzisz, bo do tego, żeby rozumieć daną osobę, to są niuanse widzieć. No. Językowe i nawet psychologiczne. Tak, on A jest on tego nie pierdolnięty, widzi no. i No, to ja brnie na w to tą ci poradzę. znajomość, przepraszam za wyrażenie, brnie w to gówno, w tymi bandziorkami Tak. ruskimi i z tym, powiedz, ty kiedyś się, kurwa twoja mać, czy ty wiesz o tym, że mężem tej twojej sprośnej
tłustej baby, to jest jakiś morderca wielokrotny, który wymordował 5 osób w swoim supermarkecie, bo one się stawiały, że nie chciał, że on im nic nie płacił, a na dodatek jeszcze wymordował jakiś tam ludzi, tak, cyganą majątek. No ale jak on jest pół cyganem, pół Żydem, to wiesz, to co tam niego obchodzi, ale tylko żeby grosz to miał. Grosz! Nie, nie, grosz. Nie chodzi o to, co on sobie pomyśli. Tylko nie chodzi o to, że na takiego idiotę to nic innego lepiej nie działa, jak strach. I tego nastrasz po prostu po swojemu, rozumiesz? Kurwa twoja mać, powiedz. Po co ty brniesz z tym bagnem tutaj, z tymi kurwami? Po co ci one? Do czego, ja się pytam? Trzeba z nim taką rozmowę przeprowadzić. Taka Alla dzwoni z Moskwy, a jak tam mieszkanie? A jak tam mieszka kwartira? Słuchaj. Ja mówię, ty, a co on tam tłumaczy? Ty, jako facet, który znał już wiele różnych sytuacji, on nie widział też wiele różnych sytuacji. Tak, się gruby znał, tak. I zna różne zaszłości, nieprzeszłości i tak dalej. Tak, tak. To ty możesz mu się słuchać, słuchaj, Krzysiek, jesteś normalny. No. Ty wiesz, kto to jest, kto tam ma w ogóle majątek. Tak, Tylko albo morderca były, którego mu po znajomości karę, jak to się mówi, wymazano za pieniądze. Łapówki się daje. Więc to on wymordował 10 osób i dał łapówkę i mu wymazali to, że nie siedzi w więzieniu. I ma tą kurwę, tą całą aułę, która zarządza tym supermarketem. No i pewnie tam mordują, nawet jak się ktoś opornie sprzedawczyni zrazi, to nawet kulkę w łeb może dostać. I nikt nawet nie zauważy, że ona zginęła. No pokroją na części i do śmietnika wywalą. No tak. I tam nikt nie dojdzie. Nie, nie. Bo tam nie ma, tam policja nie działa, tam się łapówki daje. Na przykład, jeżeli chcesz, żeby kogoś złapano, to ty musisz dać tym śledczym policji łapówkę, żeby on zaczął w ogóle cokolwiek robić. Bo tak to ci nic nie będzie robił. Nawet jakby ci babkę zamordowali na przykład. Nie. Starą. To się zajmowali, bo to po prostu jest niepotrzebne. A to jest to potrzebne. To jest państwo bezprawia, rozumiesz? Bo nie ma dziadka, nie ma babci tutaj w Polsce. I ten idiota z takimi złowrogimi kurwami z państwa bezprawia ma do czynienia, no. Ale ten debil, on nawet tego nie rozumie. No. Na czym ta jego niebezpieczna przyjaźń polega. Tak. On jest, proszę ciebie, gruby jak ten Krzysiek Strzembeka, z tym, że on jest jego miniaturką. Tak, ja, ale wiesz, no. To, że on jest gruby, to jest o niczym nie świadczy, tylko chodzi o to, że u niego po prostu no to ja wiem, że nie, nie ma kontroli w mózgu. On jakoś nie bardzo widzi, że te baby, jakby chciał, to by mogły nawet łeb ukręcić, bo by przysłał ty taką brygadę terrorystyczną i by kulkę w łeb dostał po prostu, jeżeli by się za bardzo zagalopował z nimi. Tak, no, tak, tak. Bo ty wiesz, oni mają takie komanda, które wysyłają nawet... Mają, oczywiście, że mają. Mordują po prostu gdzieś nawet za granicą. Tak. Mają. No, dlatego mówię, to jest po prostu wariat, no, i to totalny wariat. Ale ja nie wiem, czy kiedykolwiek coś powiedziałaś na ten temat, że on jest naprawdę puknięty w głowę. W tej kwestii. Coś ty, Krzysiek. Nie, no to wszyscy mówią tam przecież w bloku. A przecież to jest najbardziej bezpieczny kierunek obecnie. Ta cała Rosja. Ja już pomijam, że tam wojna się szykuje, ale chodzi o tych samych mieszkańców tej Rosji. Przecież to jest ludność zbyt lęcona, bez morale. Mordercy, byli jacyś złodzieje, którzy do majątku doszli na podstawie, no po prostu główną metodą była kradzież, no. Tak. Obojętnie, czy to jest duży, czy mały majątek. Czy to jest krętactwo, czy takie, czy siakie, metodycznie, no to jest, wiesz, nieuczciwe, no bo ja ci coś powiem, tam u nas na tą Igańską, to tam bardzo dużo, nie, od wielu lat jeszcze jak Świadkowie Jehowy nawet byli, bo to co Mareczek przejął, to przecież on to przejął od Świadków Jehowy. Tam były i takie przyjeżdżały, które były świadkami, to były uczciwe, ale były i takie światowe, katoliczki, koziepiczki, czy różne takie ateistki, no to przecież one były nieuczciwe, a handlował prawie każdy, bo każdy mógł sobie to, co mógł, to sobie przewieźć, prawda? Jego sprawa. No ale te katoliczki, czy te po prostu, proszę ciebie, jakieś tam reptoidki ateistyczne, to u nich nie ma granic z tym handlem. Nie. No.
Jedna w Szwecji córce dom kupiła, mieszkanie i nie wiem, czy to nie jest ta Alla. Także słuchaj, boż. Tak, ona musi mieć majątek, skoro ją było stać na to. No. I to dlatego mówię, że jeżeli ona ma taki majątek, to już musiała być złodziejką i morderczynią, bo to tam nie ma mowy o majątku, który by był taki sobie, wiesz, z pracy. Nie. To musiała być mieć albo bandytę za męża swojego, albo sama być może kogoś zamordowała nawet, jako morderczyni. I przywłaściła sobie jakąś olbrzymią ilość pieniędzy. I on z taką właśnie morderczynią konwersuje przez ten cały skarb. No. Debil, no, tak to można nazwać. No. Totalny debil. Ja nigdy do nich nie miałem zaufania. Widziałem ich, wynajmowałem gdzieś nawet mieszkanie do Rosjan. Nie podobali mi się. Znaczy wiesz, tolerowałem ich, pomagałem, ale przyjaźni to nigdy u mnie nie było. Tym bardziej, że tam kiedyś byłem w tej Rosji, poznałem ich dokładnie. Bardzo mam negatywne o nich zdanie. W ogóle są, moim zdaniem, nie pasują do tej Europy w ogóle. Jest to w ogóle cywilizacja turańska, mongolsko-biała. Znaczy mieszanka Mongołów z białymi, czyli w ogóle inna psychika, no. I on się do tych Mongołów pcha. Nie. Nie. Ja ci coś powiem. One mu finansują w jakimś procencie podróż do Moskwy, bo one tu pomieszkają, gdy tu po tych supermarketach jeżdżą, nakupią i potem tam handlują, sprzedają. Bo przecież... Dobrze, ale jak one to wywożą? No przecież jeżeli tak nakupią, to co? Paczki jakieś nadają? One kupują, mają bardzo dużo pieniędzy do wszystkich. No ale jak kilogramowo? Gdzie one to wywożą? One muszą kupować dużo różnych rzeczy, bo przecież wiadomo, że dubeltowo nie można pewnych rzeczy przewozić i one to wiedzą widocznie. I dużo różnych rzeczy, takich, które tam kosztują po prostu 10 Boże, razy drożej. Jak to wygląda, jak one wyjeżdżają? Ile mam tych kilogramów na tych wózkach? Oj, pełno! No. Przecież ja ile razy się ewakuuję z tego domu, ja tych ludzkich nie chcę tego. I my się tak umawiamy, że wiesz, a one po prostu myślą, nawet nie wiedzą, że Mareczek tam jest sam, one myślą, rozumiesz? On tak robi, a one przecież on ma portret takiej dziewczyny ruskiej, która mieszka we Wrocławiu, bo one mają te takie macki, a to we Wrocławiu, a to w Srawiu. I wiesz, że on będzie za nią, z nią się żenił. A przecież to przecież ona od niego wyższa, to po pierwsze, to już jest niemodne, bo to już było przerobione. A poza tym on nie jest z tej branży. Ale kiedy ona przyjeżdżała do niego? Teraz? A nie, no teraz to w maju chyba. No rano, daj ty spokój. Ile będą? Nie, to krótko. Tydzień, dwa. Aha. Tydzień, to straszne, dwa. I to tylko jedna, czy dwie? A, na pewno dwie, no jaka jedna? Jedna to wiesz, by się bała Marecka, że gwałty. Nie, żartuję, ale wiesz, zawsze dwie, trzy. Dwie to normalnie przyjeżdżają. One mają strasznie dużo pieniędzy i Mareczek nie może się nadziwić, że one mają strasznie dużo pieniędzy, że wszystko stać i kupują, co chcą po całej Warszawie. Jeżdżą już teraz, to one wiedzą, gdzie co, bo to już są pooprowadzane, wiesz. Ale jeszcze dzięki intelektowi i wyczuciu Mareczka, no to przecież one mają jak w raju, bo one same to by nie wiedziały, gdzie co. A to Allegro z Allegro. A Mareczek z tego Allegro właśnie nie korzysta, bo mówi, że to jest, że to się nie opłaca, że to... Ja mówię, co ty tu mi opowiadasz? No, także wiesz, on do rzeczywistego supermarketu, żeby one kupiły za grosze, a 20 razy drożej tam sprzedadzą. No. Tak. Straszne baby, straszne. Chytre, obrzydliwe, tylko pieniądze jak myślą. I bezbożne jest to przy okazji, obrzydliwe. I bez żadnej podbudowy moralnej. No żadnej nie mają, no żadne. No to jak typowe właśnie tak zwane mongołko bolszewiczki, no. Czyli tak zwane wyprane mózgi i świadomość równa zeru.
Reptoik. Gorzej. Gorzej, bo reptoidzi są zdyscyplinowani i naukowi, a one są jakie naukowe? One są tylko nastawione na materializm, no. Obrzydliwe bolszewiczko-mongołki, no. Tak, tak, bo ja wiem, bo jak on rozmawia na Skype'ie, to wiesz, one takie niby są zainteresowane, że wiesz, uśmiechają się, to, a to wszystko takie, wiesz, Pause. Chodzi o ten grosz. Faust. No. Właśnie. Czyli Faust, zioł jest Faustem. Albo, że przyjaźnie są zbudowane na groszu. Też tak może być. Prawie uczciwie, wiesz, prawie szczerze, prawie prawdziwie, no. A jednak nie, no bo jeżeli na pieniądzu, to nigdy. Dom na piachu zbudowany, to wiesz co będzie. No dlatego jemu grozi kurka. On na tym naprawdę straci. On musi dostać dupę, żeby on się zorientował, że z takimi kurwami nie można w ogóle mieć dalej współpracy. Nie wiem jak to będzie, jak on straci, czy go okradną, czy go zamordują te baby, nie wiem, czy uduszą. Tak musi skończyć, że zaczął z takim diabłem zmaterializowanym, to musi za to dupę dostać. Bo to nie ma w dzisiejszym świecie nie ma możliwości uniknięcia kary za takie kurestwo, jak to, co on wyprawia z tymi dwoma kurwami z tej Moskwy. Nie, on ma więcej. On ma 50 takich. O jest, to jest tego. On tylko wie co, gdzie tam jedna jest w Holandii, druga jest gdzieś, one, te ruskie mieszkają w różnych miejscach w Europie. I on po prostu, jak one się kłócą, wiesz, tam jedna drugiej zazdrości, to on łagodzi, on wiesz, wyrównuje obyczaje. No mówię ci, bo jedna na drugą gada, ta z Moskwy gada na to, co w Holandii siedzi na przykład. No, mówi tak, jak ona tak mogła, wiesz, a Mareczek tam łagodzi, wiesz, takie, no, kupa śmiechu, wiesz. Mnie to nie obchodzi, ale wiesz, ja mówię, jak ta, Allah, się pyta, a kto tam w domu, co tam się rusza, a ty powiedz, że zaraz, że tu aktorka przyszła i da zaraz występ. Ja założyłam kapelusz i Ave Maria. Ona nie wiedziała, o co chodzi. Ja mówię, żeby się posmarowała olejem na czole i żeby, wiesz, poszła spać. Tak chciała wiedzieć, co tam się w domu rusza, wiesz? Bo to nie widać, bo to kamera jak idzie na twarz, bo to czasem są zwolnione te obroty. Tak jak u ciebie w tym komputerze też, no. I tak. A i ona i w końcu się pyta, a jak tam dom? One coś liczą na to, wiesz, a Mareczek je zwodzi cały czas. Mareczek też taki, wiesz, dla pieniędzy to jest taki cwany i tego. No. Jest, ale naprawdę ręce opadają. Dobrze, że mnie tam nie ma. Że jak najbardziej ja bym omijał ten dom takim wielkim łukiem, bo to jest takie bagno, przepraszam za wyrażenie, i psychologiczne, i materialne, że to nie wiem. Ja ci coś powiem. Lepiej to byłoby, żeby on z tymi ruskimi się zadawał, jak z tymi, wiesz, nie, no tak, hamami. No, pedałe. Lepiej by było. Jedną jest, bo tak, ma tutaj te kurwy chytre, a tam ma z kolei tych chytrych polskich pedałów. No więc ma dwa prąty, jeden gorszy od drugiego. No. I nie wiadomo, który gorszy. No właśnie. Biedny człowiek, no. W matni, no. No. Bo sobie tak głupio rozwiązał. Wszystko gubi, wiesz, tego. Durny taki. Gubi, zapomina, zostawia w siatce tutaj, trzeba potem do niego dzwonić. Ile on rzeczy nagubił, przecież to normalnie we łbie się nie mieści. Debil, no normalnie debil do kwadratu. Biedny człowiek, ja mu nawet słyszę, no taki, wiesz, nierozsądny facet, który łazi tam, gdzie jest niebezpiecznie, no bo tak. Te pedały są niebezpieczne, te polskie, prawda? Chytre, no. Biedne, mordercy to są najczęściej. Jakieś mają takie różne psychiczne, różne przypadłości. A tutaj ma jeszcze z kolei chytre morderce kurwy z Moskwy, no. Które było jeszcze mało
kłopotów. No, no. Ty mu powiedz, po co ci te mordercy moskiewskie Kurdy? Takie pytanie mu zadam. No. No. Ja powiem jemu, co Janek opowiadał, tak. Że wiesz. Tak. Że ty się zadajesz po prostu ze złodziejkami, z jakimiś krętaczkami. Jasne. Wiesz. No. Oszustkami. No. Mhm. Na tym wiesz. Jest to wszystko budowane, przecież one. Tak. Wiesz. A na czym tam niby system ekonomiczny jest zbudowany w Rosji? Na co? Na pracę ludzkiej? To on jakiś wariat, czy co? Tylko na złodziejstwie. No. Tak, 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 tak. I dlatego ta policja może taka inna jakaś. No przekupiona. Taką się skorumpowana. Tam w ogóle nikogo nie ścigają za morderstwo. Dopiero jak chcesz, żeby ci ścigali tak z urzędu, to musisz łapowe policji zapłacić. Temu, powiedzmy, śledczemu. Mm-hmm. Za to, że on się w ogóle tą sprawą zainteresuje. Mm-hmm. A tak to nie. Po co? Okropne. Naprawdę ręce opadają. Ale to tylko dlatego, że on ma tego Browna, bo gdyby on był normalny, to by w takie gówno przez normalny mężczyzna by się nie władował. Gdyby on miał świadomość taką jak normalny mężczyzna. Ja ci też powiem, on umie się dostosować, bo na przykład ta Boska, jak on tam u niej sprzątał. No umiała ta Boska. Ile ci dać? 20 zł. O, 100 dała. No, ale Boska to była jakimś. Sama wiedziała, że trzeba dać, no. No, ale Boska to była małym wydarzeniem. No. I krótkookresowym, a tutaj. Te morderczynie z Moskwy, jego już tutaj jakby omotały tak. Od wielu lat. No. Mm-hmm. I to jest okropne. Mm-hmm. No, idziemy spać, no to dobra. Spać, dobra. Pączki. No. Dobrze, że ty jeszcze tam jesteś. Cały szczęście. Tak, tak, jestem. Jak to się mówi, anioł stróż. Tak. Który jeszcze. Że kobietą jestem jeszcze, no.